A tymczasem pan Krzysztof przy telefonie. Panie Krzysztofie, radosny dzień dobry. Prosimy bardzo. A propos linii przystankowej. Tak. Sytuacja taka, że stoimy przed linią przystankową, mhm. za nami jest autobus, a za linią przystankową nie ma miejsca na następny pojazd. Tak. I dla nas. I tył za mną trąbi. Tak. No. I też paradoksalna sytuacja, tak. że nie przejadę na tym jednym kierunkowym pasie. Tak, ma pan rację. I pan nie ma prawa wjechać, bo pan stanie na linii przystankowej, tak. więc policjant, który by tam stał, pana ukarze. Dlatego to jest bzdura te linie przystankowe w takich miejscach, jak nawet pan teraz mówi. No choćby z tego tak. powodu. Tak, tak. Powinni bardzo to weryfikować i w jakiś sposób czujni być, nie? No i zresztą słuchać radia, nie? Tak. No radia tak. słuchać zawsze. Ja nie wiem, komuś sytuacji. Się spodobało te zygzaczki takie, czy one ładnie wyglądają, czy nie wiem, czy farby jest za dużo. Się. No, przydają się, a jeszcze w Krakowie mamy podwyższenie wyspę. Aha. Jak między tramwajem a przystankiem jest wyspa i zygzak oczywiście. No ale to jeszcze jak tramwaj jest, to jest fajnie, prawda? Bo, tak, bo wszyscy kochamy tramwaje. On przyjeżdża, staje, ci ludzie muszą przejść, także to jest jeszcze w miarę uzasadnione. To przynajmniej w miarę, tylko w ogóle uzasadnione. Ale te linie przystankowe w Rzeszowie, to bez sensu są pomalowane niektóre. Bo pan Krzysztof z Krakowa? Nie, ale często ale pan jest. I w Rzeszowie nam się szykuje Wiem. Też, nie? Co, tramwaj? Oczywiście. Jaki tramwaj? Co się gdzie, pan, pan mówi? Nie chcę tramwaj w Rzeszowie. Ojej, najpierw kolejka nadziemna, potem jeszcze i tramwaj? No i jeszcze może metro. No i trolejbus. Metro dobrze. A metro fajne by metro było. Dobry ja cię to kuć. Nie wiem, coś się wykuje. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, serdeczności moc. A tak pytam, czy pan Krzysztof z Krakowa telefonuje, bo straszny smog dzisiaj ponoć w Krakowie.